topić, bez niej się nie da żyć. Nie ma się czego bać. Po wódkę trzeba pić, bez niej się nie da żyć. Nie ma się czego bać. Hej, no witam was wszystkich już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku chińskich bajek. W dzisiejszym odcinku bierzemy na cel kolejnego tasiemca. Dzisiaj omówimy sobie anime z najlepszym, najzajebistszym, no kurwa najbardziej wyjebanym kosmos soundtrackiem w historii. Mowa tutaj oczywiście o Fairy Tail. Zaczynamy. Do Fairy Taila przymierzałem się bowiem z rok czasu. I kiedy to 16-letni Nevi wrócił z swojego pierwszego obozu wojskowego, swoją drogą, ale słodki mały kmiocik. A tu już pierdolnięte emo po terapii psychiatryku. No dobra, kiedy słodki mały Nevi wrócił z obozu, kiedy każdy normalny walił się po nim na łóżko i po kilku nieprzespanych nocach w szansie w środku lasu, to ja stwierdziłem, że sen jest dla słabych. I oczywiście od razu zalogowałem się na Wono. Jednakże, robiło się już późno i trochę spać mi się zachciało, to walnąłem się do łóżka. Wziąłem laptopa i pomyślałem, ale spoko by było jak obejrzeć jakiegoś animca przed spaniem. I wtedy odpaliłem sobie Fairy Taila. Od początku to anime mnie kupiło. Zajebisty humor, fajna animacja, cycki. Tak, Fairy Tail to jest to shonen dla dzieci z dużym dodatkiem ecchi. Dla tych, co nie kumają co to ecchi, jest to taki pomnożony seksapil, że cycki są większe, zawsze odkrywa udo i tak dalej. To jest coś takiego dla upośledzentów, którzy nie wiedzą, że istnieje hentai, to fapią sobie do odcinków w telewizji albo, wiecie, na internecie. Fakt, ecchi w anime jest to bardzo, ale to bardzo okrojone względem mangi, ale pomińmy już to. Fairy Tail opowiada o gildii magów. Chociaż z prawdziwymi wizardami a la Gandalf, to nie mają tyle wspólnego, co ja z kulturą osobistą. Ale mniejsza o to. Główny bohater anime jest Natsu. I jego kot Happy i zajebista dupeczka Lucy. Natsu, mimo że ma różowe włosy, to ocieka testosteronem niczym pudzian. Ogólnie to przez większość czasu anime wygląda tak. Sam antagonista skleci, Natsu rozpierdzieli. Natsu już od pierwszego odcinka jest mega ultra silnym kotem, który jest w stanie zniszczyć każdego oponenta i się przy tym nawet nie spocić. Do tego, gość ma tyle testosteronu, że wpierdala ogień. Można? Spierdalaj! Happy to kot Natsu, który również jest mega ultra silnym skurwielem, ponieważ taki mały, a potrafi podnieść Natsu i z nim latać. Do tego, uwielbia wpieprzać rybki, więc teraz drodzy amatorzy siłowni. Bierzcie przykład z Happy'ego i wpierdalajcie rybki. Lucy z początku tylko świeci cyckami, potrafi przyzywać różne duszki, gdyż jest czarodziejką gwiezdnych duchów, ale sami obejrzyjcie, to się przekonacie. Poza Lucy jest jeszcze mega dużo bohaterów, ważne jest bardzo też jest Grey. Można go uznać za rywala Natsu. Zawsze razem ze sobą walczą, gdy trzeba dają sobie po mordzie. Relacja niczym Naruto i Sasuke, no może poza Gejozą. Ale teraz przejdźmy do najważniejszego punktu odcinka. Panie i panowie, z Fairy Tail pochodzi królowa wszechświata, władczyni piekła i nieba, pogromczyni starej Gitiego, mistrzyni Pokémon, królowa wszystkiego, mesjasz Naruto, Hitler dla SS-manów, sama wielka Erza. Erza jest najwspanialszą animowaną kobietą, jaką kiedykolwiek wykreowali. Jej piękność onieśmiela każdego mango zjeba i nawet nie mango zjeba. Erza jest też mega ultra hiperpotężna i niepokonana. Nigdy nie przegrała żadnej walki. Podnosi morale drużyny. Potrafi leczyć, śpiewać. Jest poetką, profesjonalnym graczem w Counter-Strike'a, mistrzem TV, prezydentem Japonii i Korei Południowej. Kontroluje Imperium Różowego Księcia i przemysł narkotykowy w całej Azji. Ponadto, to ona decyduje, kto zostanie prezydentem USA. A także nawet co zjesz na obiad. Ona to wszystko wie i to wszystko kontroluje. Spierdalaj! Na sam koniec powiedzmy jeszcze słów kilka o kolejnym genialnym atucie Fairy Tail. Mowa tutaj o soundtracku. Soundtrack z Fairy Tail jest zdecydowanie mega ultra najlepszy. Moim zdaniem nie ma innego anime z tak dobrym soundtrackiem. Nie mówię tutaj o openingach, bo one są raz dobre, raz przeciętne, ale o soundtracku w odcinkach. Naprawdę, popatrzcie sobie na YouTubie i posłuchajcie. Jest mega zajebisty. No dobra, wiem, że to smutne. Ta chwila nastała. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się żegnam. Cześć czołem. Nara.